tajemniczy brat zakonnicy w domu dziecka. Ja przychodząc do tego pokoju, zostawiałem go w łóżku z jakimiś młodszymi dziećmi, nakryci kołdrą. Brał mnie do swojego pokoiku tak naprawdę i pod gazetą matał się po kroczu. Seksualny przestępca w sierocińcu. Jaka była reakcja sióstr zakonnych na relacje dzieci o molestowaniu? Siostra, wiesz, że byłem molestowany przez siostrę? Nie, nie mówiłeś przedtem, nie wiem. Co z relacją ofiary zrobiły organy ścigania? Trudno mi ocenić, czy prokurator, który sprawę prowadzi, wykazał należytą empatię. Ofiara molestowania, mężczyzna z zaburzeniami psychicznymi, rozpoczyna własne śledztwo. Czy ustalił więcej niż prokuratura? Odebrali moim rodzicom prawa rodzicielskie. Znaleźliśmy się w domu dziecka i tam po prostu moje piekło się zaczęło w wieku 12 lat. Robert razem z trójką rodzeństwa trafił do szamotulskiego domu dziecka. Położony kilkadziesiąt kilometrów od Poznania sierociniec powstał 100 lat temu. Prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Dla porzuconych i samotnych dzieci miał być obietnicą lepszego, bezpieczniejszego życia. Zdzisław S. był bratem dwóch zakonnic pracujących w szamotulskim domu dziecka. Sióstr bliźniaczek Jadwigi i Teresy S. Pod pretekstem spotkań z biologicznymi siostrami Zdzisław S. zaczął przyjeżdżać do sierocińca już na początku lat 90., spędzając w nim nawet kilka tygodni w roku. Niby do sióstr własnych, a do nas przyjeżdżał tak naprawdę. Czuliśmy się przy nim naprawdę bezpieczni, bo Jadwiga zawsze, jego siostra zawsze albo uderzyła, albo wyzywała od najgorszych. A przy nim to wszystkie kochane wujki, kochane wujku, zawsze nam coś przywiózł. Łatwo ufałem ludziom, byłem dzieckiem zamkniętym w sobie, bo byłem słabszy psychicznie, łatwo wierny byłem. I mnie rozgryzł, mnie wykorzystał. Zdzisław S. już wtedy był dojrzałym mężczyzną. Wśród dorastających chłopców cieszył się dużym zaufaniem i autorytetem. W czasie swojego pobytu w domu dziecka zajmował pokój na poddaszu, w części, gdzie mieszkały dzieci. To tam miało dochodzić do spotkań z wychowankami, w tym także z Robertem. Ciężko mi jest teraz. Co robiłem mu? Na pewno kazał mi dojść, żeby doprowadzać do orgazmu. Go całować. To było najchłodniejsze, co mnie spotkało w życiu. To jest najlepsza miłość przyjacielska, mi tak zawsze tłumaczył. A po latach mi się okazało, że to była ohydna rzecz, którą robiłem. Nie umiem powiedzieć, nie umiem powiedzieć. Więc co, skończmy z tym. Nie chcę tego robić. Nie wiem, dlaczego nie umiem powiedzieć. Nie mam pojęcia, po prostu mnie uwiódł, no i koniec. Zdzisław S. mógł wykorzystywać nie tylko Roberta, ale także innych chłopców. Ofiarami mieli być przede wszystkim wychowankowie grup pierwszej i trzeciej, prowadzonych przez biologiczne siostry Zdzisława S., Jadwigę i Teresę. Inni chłopcy też do niego chodzili? Tak, często.